Nie wiem, czy Państwo zdawali sobie z tego sprawę, ale tajgę mają nie tylko Rosjanie. My też mamy tajgę. Mamy. Puszcza Ramnicka to miejsce, do którego wybrał się Mikołajem. Polska tajga i dzikie zwierzęta. I grzybki. Zbędna tu jest moja mowa. Niech przemówi sława jej zupa grzybowa. Cześć, cześć Sława! Mogę się do Was dosiąść? Ale super! Jedziemy do puszczy, zabieram Ciebie do puszczy. Ale przygoda, przygoda. Miło Cię zobaczyć. Sława, powiedz mi, dlaczego mnie tutaj zaprosiłaś? A zaprosiłam Ciebie do Puszczy Romińskiej, żeby pokazać Tobie, jak tutaj jest pięknie, jak tu jest bogato, jakie puszcza daje skarby. A powiedz mi właśnie, jakie te skarby można w lesie znaleźć? Głównym skarbem puszczy są grzyby. Grzyby o tej porze roku to ciężko znaleźć. Miejscowe dziewczyny starają się, robią ogromne zapasy, suszą te grzyby, marynują. No to mi zrobiłaś smaka na grzybową, naprawdę, nie mogę się doczekać. To będzie nie tylko grzybowa, ale po prostu borowikowa. Borowikowa, szlachetna. Tak, z najlepszych grzybów. Królewska. No to jedziemy gotować. Jedziemy. Ja też już jestem głodna. Tu jest miejsce, gdzie przechowuję swoje grzyby. Najbezpieczniej jest w moim muzeum. Ty masz własne muzeum? Takie malutkie, nazywa się Romińska Sława. I to są moje zbiory sprzed wielu, wielu lat. To wszystko zostało znalezione na tych terenach. A te hełmy, które tu widzimy, to są żołnierze, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. I Niemcy, Rosjanie i Polacy. Jak chodzę po grzyby, to zimą mróz wypycha do góry. I za każdym razem w tym samym miejscu znajduję kolejne przedmioty. Inne przedmioty. To tak. Niebywałe, to rzeczywiście kawał historii. Bardzo ciekawa historia Prus Wschodnich. I powiem, że wojska francuskie Napoleona również stacjonowały w Gołdapi. Aha, no też. I wioska nazywa się... Do Rosji czy z powrotem? Z powrotem. I wioska nazywa się Żabojedy. Naprawdę? Tak, tak. No to może żabka się znajdzie w tych grzybkach w takim razie. Bierzemy? Bierzemy, idziemy. Od czego zaczynamy? Od wrzucenia takiej fajnej wędzonki przeze mnie uwędzonej. No i teraz dorzucamy do naszego wywaru przyprawy. Liście bobkowe. Żele. Troszeczkę soli i troszeczkę pieprzu. To co dalej? A dalej musimy obrać wszystkie warzywa. Ziemniaki po waszemu grule, marchew, pietruszkę, seler i por. Zastanawiam się, dlaczego akurat teraz wiosną zaproponowałaś mi zupę grzybową. Przed nowym sezonem zbierania grzybów mamy jeszcze zapasy i jemy zupę grzybową. I ona jest najbardziej popularna na tym terenie. Dobra, i teraz już rzucam do garnka wszystko. Gotuje nam się już wywar. Musimy teraz wrzucić jeszcze mięsko. Specjalne klopsiki z mięska wieprzowego, do którego dodajemy specjalny taki tutejszy afrodyzjak, który nazywa się czosnek niedźwiedzi. A dlaczego on się nazywa niedźwiedzi? To jest tajemnica. Dorzucamy majeranek, dorzucamy jajeczko, tartą bułkę i troszeczkę jeszcze pieprzu i soli. I teraz proszę to zagnieść. Teraz musimy ulepić kulki. Ta wielkość ci odpowiada? Tak, jeszcze proszę dwie ulepić. Garbata kuleczka też jest? Jest, tak jak Mazury garbatę. I wkładamy do garnka. Pozostało nam jeszcze do tego rosołu dorzucić grzyby. Najpierw wywar. Tak. I później pokrojone grzybki. I potem pokrojone grzybki, tak. Pozostałe grzyby proszę pokroić na deseczce. Zanim ugotuje się nasza grzybowa, chciałabym umilić Tobie ten czas i zaśpiewam Ci miejscową piosenkę, która została napisana przed wielu laty przez mieszkańców pięknej ziemi gołdapskiej. Piękne jest polskie wybrzeże, urocze karpackie góry, a jednak stokroć piękniejsze nasze garbate Mazury. Brawo, ekstra. No to co, idziemy jeść? Idziemy jeść. I tańcząc we francuskim rytmie tym razem. Chętnie, Elle descend de la montagne à cheval. Co ty nam tu upietrasiłeś dzisiaj? Ale to jest pyszne. Bardzo dobre. Już jestem fanem. To miło słyszeć. Po jednym razie. Drugie zupa i drugie w jednym. A, zupa jednodaniowa. Dowiedziałem się, że tak, jest coś takie takiego. Danie jednogarnkowe. Tak? No. Tak, bardzo syty. Szampon dwa w jednym.
Masz tam mięso, masz tam klopsiki, tak? I tak. Zupę grzybową. Zacznijmy, Mikołaj, od takich rzeczy. Jak przygotować grzyby do zrobienia zupy lub sosu grzybowego? No, żeby dobrze, trzeba zacząć od tego, żeby je dobrze wysuszyć. To jest bardzo ważne, bo wiadomo, że grzyb taki jak borowik szlachetny, to znajdziemy do listopada, później jak się pojawiają mrozy, to go nie ma do maja. Więc należy go dobrze wysuszyć i najlepiej zacząć od tego, żeby go można go dać na linii, na sitce albo na jakim druciku. Na linii, na sitce tak. Albo na druciku, pamiętaj. Białe koszule po sznurze szły, jak to śpiewała. Czyli w powietrzu, wisząc się suszą, tak? Dokładnie. I teraz temperatura jest bardzo ważna. Trzeba zacząć suszyć w temperaturze około 50 stopni i następnie, jak już większość tej wody ubywało, należy podnieść troszeczkę temperaturę do 60, aż 70. I dobry susz musi być łamliwy, ale nie od razu, nie może być kompletnie kruchy. Musi jednak zostać troszeczkę elastyczny. A możemy w piekarniku tak normalnie wsadzić i ususzyć? Można też, tak, na takie pochmurne dni to jak najbardziej, tylko też nie za długo i pilnować temperatury. A pani Sława suszy jak? Ona suszy właśnie tym sposobem. Naturalnie. Tak, w słońcu. Jak? Bardzo ważne, tylko przepraszam. Ja zachowałem się głównie, przepraszam. Teraz ty. Bardzo ważne jest też, żeby grzyby dokładnie umyć, ale nie wodą, bo jeśli nam od ciebie grzyb... Nasiąkają strasznie, jak gąbka. Dokładnie. I później będzie za mokry, będzie ciemny, będzie niesmaczny, straci bardzo dużo wartości. Chciałem tylko powiedzieć, smakowe. Że nasz przyjaciel, operator Kamil nam czasem daje susz tak, grzybowy. Kamilku, słyszysz nas? Kamil, słucha nas. Gada teraz z on nam przynosi pyszne grzyby suszone i one są kruche właśnie. A ja nie wiem, co z nimi zrobić potem. Stoją u mnie od 2 lat. Jak przygotować? Jak zrobić z tego potrawę? No, suszony grzyb należy namoczyć porządnie, albo w wodzie, albo w mleku. Można w mleku to zrobić i to naprawdę wtedy nabiera bardzo wyjątkowy smak. Dajemy susz do mleka. Dajemy susz do mleka i to się niech leży w tym płynie przynajmniej kilka godzin, nawet i całą noc. Mhm. Następnie weźmiemy te grzyby, tylko nie odlewamy ten wywar, bo on będzie bombą smakową do jakiejkolwiek sosy. On jest bardzo grzybowy. Tak, dokładnie. Później te grzyby możemy pokroić w plasterkach, podsmażyć cebuleczką na masełku i dodać jeszcze troszeczkę naszego wywaru, trochę śmietany na przykład. Już mamy grzyby w śmietany, jest bajka. Takie, które możemy zjeść z kawałkiem chleba i wyzupełnić. To dzisiaj to właśnie będzie u nas na obiad, kochani. Albo można zrobić zupę i do tej zupy zachęcamy najbardziej. Do jajecznicy. Do jajecznicy lepsze są chyba kurki na przykład świeże, tak, dużo. Albo smardzy. Jajecznica, albo risotto ze smardzami. Tak. Moim zdaniem smardz to jest grzyb kosmiczny. Dlaczego? Bo on jest taki dziwny. Wygląda jak mózg aliena? Wygląda, jakby go Deniken sprowadził na ziemię. A w kuchni francuskiej, tak skoro mowa już o obcych, czy w kuchni francuskiej używa się grzybów? Bardzo, bardzo, zdecydowanie. I w zasadzie tak jak w polskiej kuchni, czyli albo sam jako dodatek, albo do mięs, albo do dziczyzny, do zup, do sosów. Jest to bardzo duże bogactwo, zdecydowanie. I borowik szlachetny to jeden naprawdę z najwykwintniejszych. No oczywiście kurki jeszcze są w tej klasie, w tej dziedzinie. Można, no pyszne zupy grzybowe, pyszne kremy grzybowe można zrobić. Nie tylko na przykład tak jak teraz robiliśmy typowa, klasyczna grzybowa z włoszczyzną, z celerem i z grzybami, ale po prostu same grzyby podsmażać i następnie zmiksować, dać troszeczkę śmietany, wywaru grzybowego albo mięsnego nawet i już jest bajka. Można też z suszonych grzybów zrobić proszek, który potem wzbogaca nasze Dorotko. Sok. Nie, że nie proszek, Marcin, tylko proszek, który dodajesz do zup lub do sosu. To biznes tak cię zmienił. Naprawdę. A, chciałem tylko zapytać. Jakby mnie tak zmienił i bym to brała, to bym była chuda jak patyko. Jak Keith Richards byś wyglądała teraz. Miałabyś bandanę i śpiewałabyś I can get... No nie, ten drugi śpiewał. Nieważne. Jeszcze jedna rzecz. Mikołaj. Wiem. Czy jak byłeś w Puszczownicy, czy byłeś w Stańczykach i widziałeś słynny most kolejowy? Z którego można skakać na linię. Już chyba nie można. Nie można. Nie widziałem go, niestety nie zdążyłem na to. A wiesz, że tam są tory donikąd, a właśnie do Rosji konkretnie. Dokładnie. Znaczy, tak. Przecież mówię. A czy wiecie wy w ogóle, czy wiecie, że pani Sławka to ona zostawiła życie tutaj w Warszawie, gdzie budowało osiedla po to, żeby znaleźć się w tej puszczy i rzecz, miejsce. Tak, rzecz wśród bóbr i jaskółek i to jest niesamowite, naprawdę przepiękne. Bagna, Niecki, jeziora, Puszcza Romnicka, polecamy państwu tę część. Jak się czujesz wśród bóbr, tak spytam jeszcze na koniec. Bardzo dobrze, naprawdę świetnie. Dowiedziałem się o jednej bardzo ciekawej rzeczy. Tam, czy wiecie, jakie jest najpopularniejsze warzywo? Nie. Nie? To bestseller. Dziękujemy ci bardzo, Mikołaj, za spotkanie po grzybkach. Będzie miał swój stand-up niedługo w TVN-ie. A my zapraszamy państwa na przerwę. Dziś w programie amerykański...